Wydawałoby się, że ten wytrys przedwczesny, czy niemożność utrzymania tego momentu orgazmu, momentu ewakuacji nasienia, jest domeną ludzi młodych, czyli takich, którzy nie dają sobie jeszcze rady w tym życiu płciowym, nie dają sobie rady ze swoją seksualnością, uczą się jej dopiero. Tymczasem okazało się, że równocennie dotyczy to grupy i młodych, ale także i relatywnie starszych, czy wręcz już dojrzałych mężczyzn. Ta granica, kiedy jeszcze mężczyźni są zainteresowani seksem i są w stanie sprostać wymaganiom i partnerki, i swoim oczywiście, się na szczęście przesuwa. Jest to mniej więcej okres i 60 paru, 70 paru lat, chociaż są notowane także przypadki pacjentów, którzy skarżą się na ten przedwczesny wytrysk mniej więcej około 80 roku życia. Analizując przyczyny przedwczesnego wytrysku, możemy tę dolegliwość, tę chorobę podzielić na takie dwie grupy, czyli przedwczesny wytrysk pierwotny i wtórny. Wtórny do różnych chorób, tak jak powiedziałem, i w zakresie układu moczowego, w zakresie także układu nerwowego, w zakresie też zaburzeń emocjonalnych, psychicznych. Jednak po badaniach bardzo wnikliwych okazało się, że tutaj najważniejszą przyczyną są pewne zaburzenia w neuroprzekaźnikach, w neurotransmiterach, które zawiadują generalnie samym faktem wytrysku. Tym najważniejszym neurotransmiterem jest serotonina. Wydaje się, że tym najskuteczniejszym lekiem jest taki preparat, który powoduje właśnie modulowanie i odpowiednią produkcję, odpowiednie wchłanianie tych neuroprzekaźników. Tym najważniejszym neuroprzekaźnikiem, jak powiedziałem, jest serotonina i właśnie inhibitor wychwytu zwrotnego serotonina, a więc utrzymanie tego neuroprzekaźnika w odpowiednim poziomie w zakończeniach nerwowych niezwykle sprzyja prawidłowemu ustawieniu czasu do wytrysku, od momentu pobudzenia do wytrysku. I taką substancją teraz najpowszechniej stosowaną w Europie jest dapoksetyna, wprowadzana relatywnie niedawno, także w Polsce. Tak, możemy tę substancję stosować w postaci już leku komercyjnego.